Okej, okay, to co widzieliśmy, że tu bardzo ciężko się gra, to było ewidentnie, bo pierwsze połowę Gorzów prowadził i dopiero tam ostatnich 5 minut drugiej kwarty zaczęliśmy grać trochę lepsze i zaczynaliśmy trafiać. Widzieliśmy po prostu, że ciężko się tu gra, ale w decydujących momentach zgraliśmy bardzo dobrze w obronę i wykorzystaliśmy naszą moc w ataku. Ja mogę tylko podziękować kibicami po pierwsze, że przyszli tutaj i wspierali nas do ostatniej minuty i dzisiaj naprawdę z dziewczynami, bo zrozumiale o co gramy i była ta moc i energia od pierwszego do ostatniego minuty. Także dziękuję wszystkim, ja jestem szczęśliwa. No, dziękuję po prostu. Może to nie jest to, wszystkie oczekiwali, że jesteśmy w finale, ale zrobiliśmy, wygraliśmy medal i mam nadzieję, że będzie lepsze i że, no i zobaczymy. I mean, the game we knew coming in was gonna be so tough. We're playing at their gym, they had, you know, a great squad. They wanted to win just as much as we did, but we came out and we just kept pushing through. We got stops when we needed them and scores when we needed them. So, go Arka! Bardzo się cieszymy z dzisiejszej wygranej. Myślę, że ten mecz mógł być bardzo interesujący dla kibiców i dla wszystkich oglądających, ponieważ Gorzów się postawił nam od początku, był bardzo dobry w obronie. My nie miałyśmy skuteczności, więc mecz był zacięty do samego końca. Ale cieszę się, że postawiłyśmy kropkę nad i w drugim meczu i że zdobyłyśmy brązowy medal. Myślę, że to jest najlepsze uwieńczenie sezonu dla sportowca, ten cały wysiłek, wszystkie miesiące. I zakończony z medalem jest to najlepsze uczucie.